Cześć, dzień dobry, Dorski. Serdecznie w odcinku nagrywanym, co prawda zaraz po poprzednim, ale mnie tak wciągnął ten quest troszeczkę i będę chciał właśnie sobie... A, bo my tu byliśmy. No dobra, czyli teraz pytanie polega na tym, w jaki sposób, oczywiście to wszystko jest popierdzielenie zagmatwane. Może tu tutaj gdzieś, albo tutaj gdzieś będzie, powiedzmy, ta odnoga, którą powinniśmy teoretycznie znaleźć. Próbujmy się dostać tędy. Chyba tędy nie szedłem. Bo ja potrzebuję czegoś, co byłoby w stanie wytworzyć, ewentualnie puścić tutaj chyba kolejne te sękacze. Dziękuję. No i teraz pytanie za 1000 punktów. Czy to pomogło mi w czymś konkretnym? O! Szklana tarcza! Wreszcie! Weźmiemy. Może da się z niej zrobić coś konkretnego, jak ją zaklniemy na przykład, choć mam potężne zaklęcie. No więc tak, tu mamy źródło sadzawki mani, pałac Szogorata, źródło sadzawki mani. No to powinniśmy tutaj coś odblokować, prawda? Wróćmy w takim razie do tych poprzednich pomieszczeń. Zobaczymy, czy coś się pojawiło. No, zdjął nam tą osłonę, świetnie. Dziękuję ci bardzo, sękaczu. Oni w takim razie jakby się mnożyli, a to coś się zaraża sękacze, więc nie wiem, czy powinienem je zabijać, czy też nie, ale mogę próbować, przynajmniej te takie złe. Skradanie się wzrosło do... Którego poziomu wzrosło nam skradanie, przepraszam bardzo? 96, Jezu. Słuchajcie, że praktycznie na minimalna ilość. No dobra, chodźmy w takim razie do tego ostatniego, teraz do demencji. Musimy oczyścić jeszcze tamten staw. A jak to zrobimy, to będziemy mogli napełnić też wolą Szogorata, znaczy mocą sadzawki, jak się tam zwał. Kostur. I popchnąć, no, fabułę już mam nadzieję, że chyba do końca. Ty jesteś dobrym drzewem. Nie będziemy tykać. Przy okazji naprawmy Mumbrę. Ten naszyjnik też mogę zabrać, bo taka biżuteria się zazwyczaj przydaje. Przydaje się dlatego, że można zaklinać po prostu ją w dowolne kształty i formy. Okej, tam jest jeszcze jeden. Zanieczyszczony, szedłem, bo się pogubiłem. Nie. To i Tioden. Ciebie na końcu rozwalę. Dziękuję, do widzenia. Udało mi się zabić kapłanów Ładu, którzy rzucili klątwę na staw demencji. Był wśród nich zdrajca Thadon. Teraz, kiedy oba stawy zasilające źródło obłędu zostały oczyszczone, na pewno zdołam nasączyć mocą kostur Szogorata. Czy ty miałeś coś ciekawego? Krótki miecz burzy, kryształowy kostur. Wrażenie od porażenia 20 punktów na uderzenie. Całkiem fajna rzecz. Diadem euforii. Retoryka 20 punktów. Odporność na magię 15. Premia do many 35 punktów na siebie. Ło, panie, dobra rzecz. Szczególnie dla maga. Weźmiemy to akurat. Wiecie co? Z uwagi na to, że jestem też trochę kolekcjonerem, to weźmiemy sobie też ten miecz i weźmiemy kostur. Klucz do domu mani. Żeby do człowieka miała.
Ale chętnie sobie zobaczę, jak wygląda mieczor. Na przykład kostur wygląda w ten sposób. No, dość ciekawy. A miecz wygląda jak dendryczny krótki miecz. No, tak wygląda chyba dendryczny krótki miecz. Kostur Szogorata. Na razie nie ma żadnych zastosowań. Op, tak wygląda. Dobra, wszystko zostało naprawione. Gdzie teraz? Tyle miałem młotków płaterskich. Do pałacu, proszę. Ała. I przy okazji save. Nie jestem pewien, czy to już przypadkiem nie jest ostatni quest w dodatku, wiecie? Zanurzenie kosturu w źródle obłędu sprawiło, że spłynęła na mnie moc Szogorata. Holy shit. My lord, Artkendo Jansa sent me to find you. She requests your immediate assistance. Czego chce ode mnie? I don't know, my lord. She only said it was a matter of the gravest import to the security of the realm. Okej, okay, pogadajmy jeszcze z Haskillem. One of your military minions was looking for you. It sounded urgent, but I'm afraid I don't know the details. Aha, czyli nic więcej nam nie powiedział. Dobra. W takim razie, przepraszam was za chwilę, wrócę za chwilę. I live to serve. No hej, moi drodzy, już jestem, przepraszam was za to najmocniej, ale troszeczkę musiałem przerwać nagrywanie i wykonać jedną rzecz, więc wracam dopiero za kilka dni. Więc dobra, co ja tu miałem zrobić? Kapitan Straży Pałacowej natychmiast potrzebuje mojej pomocy. Posłaniec nie znał szczegółów, ale wygląda to na pilną sprawę. Okej, okay, nie ma to zbyt daleko, więc pogadajmy z nimi. My lord, I'm glad to see you. We have a developing situation that requires your attention. O co chodzi? A tu Kendo? Order. An obelisk has activated just outside the palace. I've ordered my Mazkin to engage the enemy. I expect that this is the beginning of the final assault. The cursed usurper Jigalag himself may even take the field before the end. What are your orders, my lord? Atakujcie całą mocą. Ja poprowadzę atak. It will be a great honor to fight by your side, my lord. No i świetnie. Blessing. Co my tu mamy do zrobienia w takim razie? Ostateczny szturm na miasto, moi drodzy, się szykuje w takim razie. I ale co to już tu? Mazkin. Serio? Będę mógł chyba to już troszeczkę tak. Down with the Madgon! Bow! Before the might of my lord! My tu mamy, słuchajcie, straszną ilość chyba. Aktywowany się drugi obelisk. Muszę go wyłączyć, żeby rycerze nie pokonali obrońców. Dobra, trzy. I on się dezaktywował chyba. Prawda? Tak jest. Od razu sobie załatwimy. Prowadzę. Okej. Widzenia. Kolejne serducho. Jeszcze jedno. Nie wiem, czy mam aż tyle ich serc, ale damy radę. I ostatni, trzeci. Nice. No zrobimy sobie. Holy shit, o to chodzi? Jigalag! You own this town, but you are no Daedric Prince. Jeszcze raz mam
Rozumiem, że mogę walczyć z wymiarystym księciem tak naprawdę. Słuchajcie. No dobra. No, tylko znajmy trochę przynajmniej, słuchajcie. Nie, nie jestem. Wow. Dobra, nieważne. Czyżby to było coś jeszcze? Użyj swej specjalnej dojrzałości. I am beaten. The Grey March is ended. For millennia this drama is unfolded. And each time, I have conquered this land, only to be transformed back into that gibbering fool, Sheogorath. It was not always so. Once I ruled this realm, a world of perfect order. My dominion expanded across the seas of oblivion with each passing era. The other princes, fearful of my power, cursed me with madness, doomed me to live as Sheogorath, a broken soul reigning in a broken land. Once each era, I was allowed my true form, conquering this world anew. And each time I did, the curse was renewed, damning me to exist as Sheogorath. Now, though, you have ended the cycle. You now hold the mantle of madness, and Jigalag is free to roam the voids of oblivion once more. I will take my leave, and you will remain here, mortal. Mortal, king, god. It seems uncertain. This realm is yours. Perhaps you will grow to your station. Fare thee well, Sheogorath, Prince of Madness. Jigalag przemówił do mnie i powiedział mi, że Szary Marsz dobiegł końca. Sił ładu nie się wycofały. Haskell najprawdopodobniej będzie wiedział, co mam teraz zrobić. Ej, może być, czyli co, pokonałem księcia ładu, jakby wynikało. No, nie był trudnym przeciwnikiem, powiem szczerze, ale bardzo fajna animacja, bardzo, bardzo ładnie to wszystko było zrobione. Je, pierdziele, możecie powstawać, serio. No tak, trochę lipa, że potraciłem tyle jednostek dobrych. Na pewno. Doskonały miecz ładu. Strasznie ciężkie są te miecze. Kurde mol. Dedryczny sztylet. No to nie. Ale ten miecz ładu mi się po prostu podoba. I go zabiorę. Dalej jestem przeciążony? Serio? Szkoda. Dobra. Siła woli. 12 punktów na siebie. Słuchajcie. To mi się kompletnie nie przyda. Natomiast to. Lekki pancerz, czyli mamy fajną obronę, porównywalną do naszej, ale retoryka 20 punktów na siebie, odporność na magię, premia do many. Panie, kurde, zobaczcie jak my wyglądamy teraz. No tak średnio to pasuje do naszej jakby, do naszego całego ekwipunku, ale z drugiej strony no daje nieprawdopodobne bonusy. Szybkość, atletyka, akrobatyka, jadem zieleni, odporność na choroby, trucizny, premia do zdrowia, wytrzymałości. Milion 500 tysięcy pierścieni. Kameleon, to już mamy takiego. O, to jest jeszcze lepsze. Kameleon 28% na siebie, ten ma 20%. Odporność na truciznę i wytrzymałość 15 punktów. Bierzemy. W takim razie teraz ten, słuchajcie. Nice. No i dobrze. Jesteśmy w takim razie przepotężni, niezniszczalni, nieśmiertelni, jednym słowem. To tak na, w największym skrócie.
Dobra, czy ja tu mogę coś... Kurde, ten kieł zmierzchu, to fajnie to wygląda, ale... Generalnie... Ta broń nie umywa się do mojej umbry. Więc szczerze powiedziawszy... No... Zdecydowanie. Umbra... Umbra forever, najpotężniejsza broń w grze. Chyba ten jednak mierz ładowy, ale... No ładny jest, no fajny jest, ale... No nie, nie jest niestety zbyt dobry. Idziemy pogadać z Haskillem, słuchajcie. Bo to wygląda na koniec jakby wątku głównego dodatku. Myślałem, że coś jeszcze będzie, serio. A to po prostu taka malutka bitwa na sam koniec. Always a pleasure. You've done it. Well done, Lord Sheogorath. I never doubted you for a moment. Now, of course, there is business to attend to. As you have assumed the mantle of Sheogorath, there are matters that deserve your attention. As lord of this realm, there are a number of benefits to which you are entitled, as well as a number of duties to which you must attend. Korzyści? You may request any of the Golden Saint or Dark Seducer escorts at the castle to accompany you. They will defend you to the death. You may also summon entertainment to your throne room. Your predecessor found this most invigorating. Speak with me if you wish entertainment. You also have the ability to affect the weather in your realm. As it is an extension of yourself, it will often have an effect on you as well. You also have the benefit of Sheogorath's protection. Cast this upon yourself, and if your life is threatened, you will be returned to your castle. Many of these abilities, Lord, are rooted in the magics of the Isles. Should you choose to leave this realm, they will not likely function. Czyli działa tylko tutaj. O, świetnie, zwłaszcza, że wykonaliśmy 90% questów, które się tutaj znajdują. Zostały owszem jakieś questy poboczne, ale nie ukrywajmy się, to jest dodatek. Tutaj nie ma dużo questów pobocznych. Wykonaliśmy chyba połowę ich. Trzy, z tą łącznie chyba sześć. I nie należą one do najciekawszych, więc nie będę się nimi zajmować. No zapytajmy o te obowiązki jeszcze. Your first duty is to attend to the needs of your subjects. You will find that there are constant threats to the residents of the Isles. Your job is to protect them, either by dealing with the matter yourself or sending your armies to take care of it for you. Broń krainy? It seems all is peaceful in the Shivering Isles, my lord. Will wonders never cease? Rozrywka? You wish entertainment, my lord? O, przyślij tancerkę. As you wish. At your command, Lord Sheogorath. O, insygnia Sheogoratha. Dostaliśmy, słuchajcie, coś. Coś dostaliśmy. Szata apostoła. Gdzie to jest? O, ten, Boże, nie zauważyłem. Osobowość, szczęście, retoryka. Możemy wyglądać jak ten pajac. Cudownie, marzyłem o tym. Nie. Powiem szczerze, nie. Znaczy, mamy fajne tutaj właśnie. Inteligencja 8 punktów. Tracimy inteligencję 8 punktów. Tracimy szybkość 12 punktów. Szybkość 7. I kameleona. To trochę za dużo. Poza tym szklany pancerz mi się bardziej podoba niż to coś. Zdecydowanie. Dobra, to jeszcze sobie zasiądę w takim razie jako niewidzialny. Cóż tu się będzie działo? O, wstań już, wstań. Nie musisz tak się kłaniać. Te animacje. No dobra, tak. Nagroda raczej przednia, powiem tak. At your command, Lord Sheogorath. No, całkiem fajnie się wygina. Znaję. Fajna suknia. No i cóż tu dalej jeszcze będzie trzeba zrobić? Chyba... Pancerz cesarski, słuchajcie, jest do odbioru. Always a pleasure. Nadworna uzdrowicielka. Are you injured, Lord? Do you require my services? Nie, nie potrzebuję.
Aha, czyli... Super, słuchajcie, zostaliśmy w takim razie ogiem. Tak. Gra nagradza nam nas tym, że stajemy się czymś w rodzaju dedrycznego księcia, to znaczy śmiertelnikiem, ale dedrycznym księciem. Kruchy ładu. Ale ten piedestał dalej jest pusty. Nie za bardzo, o co chodzi nim. No dobra. Sumie zaskakujące, ale okej. Zobaczmy sobie, słuchajcie, jeszcze... Bo powiedzieli mi, że mam władzę nad pogodą, tak? Cia, przepraszam. Interesujące. No, tamto mi się bardziej podobało. Niż śnieg. Serio. Jeszcze to jest moc specjalna, mogę się użyć tylko raz. No to nie, no niekoniecznie. A co ty masz mi do powiedzenia? Że tak stoisz bojowo? Allow me to serve you, my lord. Nie, po prostu stoisz tak, bo sobie tak zostałaś, okej. A, czyli one jakby używają? Coś w tym rodzaju. No nie wiem. Tak czy siak, dobra, słuchajcie, lecimy, bo tutaj już nie mamy nic do zrobienia więcej. Wszystko w zasadzie zostało zrobione. Musimy się dostać do bramy wyjściowej. I idziemy odebrać nasz złoty pancerz. Ponieważ tak wygląda ma kraina, tak wygląda mój dom, me włości. I znowu pogoda się zmieniła. Bo to powiem, prawdopodobnie zbyt długo chodziłem. Jak podsumuję dodatek? Fajny. Powiem szczerze, jest spoko. No co tam, mój pupilku? O, chroń mego domu, gdy nie będzie. Powiem tak, dodatek jest spoko, ale pozostawia niedosyt. No, uważam, że późniejsze dodatki do Skyrima, których nie grałem, ale o których słyszałem, no są zdecydowanie lepsze, więc... I było to fajne przeżycie, ale dałbym mu ocenę tak 7 na 10. Wątek główny, mam wrażenie, był ciekawszy od Obliviona, wątku z Oblivionem. Mimo wszystko jest... No czuć, że to już jest starszy RPG, prawda? Że to już nie jest dokładnie to, co zostało zaplanowane za pierwszym razem, ale fajnie, że udało się go zakończyć, więc mamy tutaj ten element zrobiony i może pogadajmy teraz z tobą. Stay away from me. You've already spent too much time over there. Serio? You can't see me. You can't. Yeah. Brama do mojego. To są moje nowe włości. O matko, aż to wygląda, słuchajcie, dziwnie, jak się wraca do tego świata, nie? Dobra, wrócę do was za chwilę, mam telefon. Okej, okay, już jestem. Dobra, moi drodzy. To co? Spadamy do cesarskiego miasta chyba. Z tego co kojarzę, gdzieś tu powinniśmy... Do cesarskie miasto, więzienie? To miałem w więzieniu odebrać? Pancerz cesarskiego smoka zamówiony dla mnie przez kanclerza Oka. To powinien być już gotowy. Mogę go odebrać ze zbrojowni z siebie cesarskiego legionu. Okej, okay, no dobra, no to się transportujemy w takim razie. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo pamiętacie, rozwijamy sobie zarówno ciężki pancerz, jak i lekki. Więc czemuż by nie? Siedziba cesarskiego legionu. Chyba tutaj? Nie, żelazna brama. To może tu? Niemożliwe. A! Drewniane drzwi do zbrojowni. Okej, okay, no dobra. No nie wierzę, to jest to. Serio? Bullshit. Czekajcie. Ja tutaj jeszcze na wszelki wypadek poczekam do rana. Może gościa nie ma. A ja nie chcę nic brać, nie chcę nic dotykać, chcę, żeby mi to dano. Jeszcze może z godzinę. Przydałoby się ten poziom tutaj. Wydaje... Kieł zmierzchu, kieł świtu... Kurde, czekajcie... A, mam PM! Boże drogi. Był ranek. Ja nawet nie zauważyłem, że był ranek. Super. I teraz jeszcze z godzinkę, żeby była dziewiąta. Wszyscy już powinni dotrzeć na miejsca pracy. Hello. Ale myślałem, że tu będzie coś podane, pogadane i tak dalej. Home Legionu. No... No i się popsuło.
Tak ładnie wyglądało to. Łuki. Stalowe nagolenniki. Uuu, panie, jakie... A to jest lekkie. Mam już pancerz cesarskiego smoka, który kanclerz Okato polecił dla mnie wykuć. Jak to wygląda? To jest lekki pancerz. Odporność na trucizny. Dobra, załóżmy. Buty cesarskiego smoka. Odporność na zimno. No to wygląda jak hełm ebonowy. Znaczy to wygląda jak pancerz ebonowy. Oh shit. No fajne, fajne. Dobra, odporność na porażenie, odporność na magię, odporność na ogień. Szczerze? Wygląda to fajnie. Ale dupy nie urywa. Czy ładnie wygląda, prawda? Tutaj ten grawery i tak dalej. Fajny, fajny. Taki jakby trochę zbustowany pancerz ebonowy. Mam wrażenie. No gdybym miał lepsze statystyki, ewentualnie gdybym był bardziej przystosowany do walki w zwarciu, to bym go sobie chętnie założył. Na razie jednak bierzemy nasz stary pancerz. Z jednej prostej przyczyny. Po prostu daje nam takie bonusy, na których mi zależy. Więc mój pancerz forever, prawda? Ale cieszę się, że coś takiego dostaliśmy. Jest to bardzo fajny upominek. I cóż, fajne też zwieńczenie jakby końca tej nagrody za rozwiązanie głównych zadań. Więc moi drodzy, zostało nam tak naprawdę... zostało nam gildię w Oblivionie, czyli gildia wojowników dalej, gildia magów, gildia... Mrocznego Bractwa, czekajcie, nie, Gildia Złodziei i Mroczne Bractwo, czyli cztery. No i myślę, że będziemy sobie teraz rozwijać, prawdopodobnie chciałbym zakończyć Gildię Wojowników. Bieżące zadania. Szukając gildii złodziei, zadań ze śmiercią. Mam złożyć sobie. To jest Szeogorat, nie? To jest samotny. Korupcja, czyste sumienie. Nóż w ciemnościach. Arena. Swych korzeni. Teraz pytanie, który to był w ogóle quest gildii wojowników? Sekrety alejów poborca to są questy. Zamek na płótnie. Dwie strony medalu. Kabiny. Prośby do Lady. Muszę się spotkać i jej pałacu, jeśli to nie. Jeśli nie chcę jej obrać, muszę się tam zjawić o godzinę jej urzędowania. Tak ze śmierci. Podobno słynny malarza imieniu Raytona wiedzieć, że gorąc poszukiwania może odwiedzę ją w Clary Cathedral, żeby pomóc jej w poszukiwaniach przez mroczne koszmary. Podobno Kut Aid z Gildii Magów Brawil potrzebuje pomocy. Samotny zatem jest Kutu. Kurde, Gildia. Przelecieć teraz przez te rzeczy. Pani paranoi, lepsza pułapka na myszy. Światło smoczych ogni, raj, wielkie wrota. Mm.
No i to jest Gildia Wojowników. Czy my nie mamy żadnego zadania z Gildii Wojowników chyba następnego? Słuchajcie, nie wzięliśmy go. Więc będziemy musieli... Zobaczmy, gdzie mam ten w ogóle... To było tutaj statystyki... Ostrza, Brat Rycerz, Wielki Czempion, Rycerze Ciernie, Gildia Wojowników, Stróż. No właśnie, nie mamy jeszcze odpowiedniego poziomu na to, żeby być mistrzem, czempionem gildii. Szalony, dwór obłędu, szalony bóg. Jesteśmy szalonym bogiem, czempionem Cyrodiil. Mordercą, stróżem, bratem rycerzem, wielkim czempionem i honorowym rycerzem. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Dzięki serdecznie, że jesteście i że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zakończyliśmy oficjalnie dodatek. I teraz będziemy sobie kontynuować questy związane z Gildią Wojowników i chciałem Roczne Bractwo na pewno zrobić, bo wiemy, że ma chyba najlepszą linię fabularną z całej gry, wliczając dodatek. Więc warto, naprawdę warto. Mam nadzieję, że jeszcze nie jesteście zmęczeni, ewentualnie dajcie znać w komentarzach oczywiście, co o tym myślicie, czy dalej kontynuujemy Obliviona, czy może wy macie już dosyć, bo ja dosyć jeszcze tej gry nie mam, powiem tyle. No, strasznie mi się podoba i dalej chętnie bym jeszcze sobie w nią pograł. Dlatego dzięki serdecznie za uwagę, zostawcie komentarz, zostawcie lajka, jeżeli możecie. Zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał, bardzo pomaga. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym i na fejsach. Hej, popa!